I nie wiem, czy wiesz, ale na przykład powiedzmy, jak się zrespiłeś w jakimś niefajnym miejscu, to możesz zrobić ukośnik respawn i cię zmienić ten zrespił w innym miejscu. Aha. Nie, tylko jakichś budynków mnie zrespiło teraz. Service shop. Deseto. Desoto. A jaka jest pozycja? Jaką masz pozycję? G9. Czekaj, sobie w sumie w Google wpiszę mapa side-z1 i będę ci mówił. Nie no, ja mam normalną mapę przecież na tym. No wiem. Ale żebym ja ogarniał, gdzie Aha, jesteś. aha. Nie wiem, czy z tych sticków robić te. Ten łuk? Robię. No zawsze coś. Zawsze coś. Kurde, czemu muszę wszystko od nowa robić, no? Flareda, ja pierdzielę, nadawali. Koszulka, żeby była ładna. Mam też czerwoną, ale to czerwonej nie będę używał. A nie mam. Ty nie mam nic, żeby. Mam przecież spodnie mogę porwać, nie? Tak, i koszulkę też. Nie, koszulkę to nie, bo se skina założyłem. Koszulkę to nie. Ty, na ile mi to 4 wyszło? Patyki i to. Bow. Mogę zrobić bow. Jeden bow. I max. Max strzał. Kurdele. Aha, się robi. No to dobre. To dobre jest, jak się robi samo. Dobra. Aha, nie mogę wziąć z... Czekaj, czekaj. Nie, mogę z trzeciej osoby, dobra. I z gołymi nogami. Skurczysyn. Jakiś jeleń. Kurde, i wilki wyją. Binoculars, proszę bardzo. Czapeczka. Ty już jesteś na tej stacji? Nie, obok. Aha, no to możesz na tą stację wejść, to tam może coś będzie ciekawego. Ja bym chciał jakieś spodnie, żeby z gołą dupą nie latać. Weapon O, Rapier czapka. Kit. O, to się przyda. Idę na tą stację. Chociaż ciemno jest jak w tyłku. Nic nie widzę. Kurde, muszę zgasić światło. I tak nic nie widzę. Teraz gram z tym. Zrobił z klimatem. Gram w survival z klimatem. O, skąd tu się siekierka wzięła? Oj, na przykład ci powiem, że na przykład jak powiedzmy wilk cię goni albo niedźwiedź, ale z niedźwiedziem to tak i tak pewnie cię zabije. To na przykład powiedzmy jak jesteś na drodze to i są barierki takie, to właśnie przeskoczysz je, to ten wilk przestanie cię gonić. Mu będzie musiał biec naokoło. No ja wiem. To akurat kiedyś mi się tak udało zrobić w konia. W konia. Udało mi się zrobić w konia, nie niedźwiedzia. Ja właśnie kiedyś zaczynałem w to grać, nie, i tam z kumplem sobie tak gramy, kolesia spotkaliśmy. No i on tam friendly, nie, normalnie sobie gadaliśmy. Dobrze nam się grało, nie? I potem jakieś typy przyjechali samochodem, nie, kumpla zabili. I ja zostałem tylko z tym typem.
I my weszliśmy na most i na krawędzi staliśmy mostu, nie? Że za barierkami, że nie było nas widać, i z tym samochodem tak przejeżdżali koło nas chyba 2 razy albo 3. I aż śmiać mi się chciało, nie? Że my sobie stoimy tutaj obok i oni nas nie widzą. Przecież głowy powinny wystawać, albo nie wiem, czapki. W ogóle nas nie szukali tam jeszcze. Tylko sobie pojechali już, nie wiem, tylko go zabili, pojechali sobie z powrotem gdzieś. Ale nieraz właśnie tak bez sensu jeżdżą i wiesz, świeżaków zabijają albo nie wiem. No. To jest najgorzej do kitu, że idzie jakiś gość, widzi, że nie ma broni ani nic, ledwo jakąś tam se, jakiś tam se, ten, jakąś se strzałę sklecił. Ja właśnie z takimi typami zrobiliśmy sobie taką ekipę, no to znaczy już teraz najpierw prawie nikt nie gra z tej ekipy, ale taką, że na przykład powiedzmy idziemy i zabijamy tych, co coś mają, nie, a na przykład świeżaków właśnie werbujemy do nas, nie? Właśnie ten koleś tak chodził, nie, mnie zwerbował, potem jeszcze jakiegoś kolesia, nie, i potem do jego ziomka pojechaliśmy, już było nas czterech. Pusto. 9 round. Fajnie, tylko że O, to jest, jeszcze jesteś w tym takim pomieszczeniu, co takie wejście było trudne? tak. To tam masz te szafki. A, przeszukujesz. Okej, przeszukałeś już pewnie. No Przeszukałem. widzisz, ile tu jest amu, nie? No, aż mi brakuje miejsca. Przydałoby się. O, te chałupki tam są. Tam w tych chałupkach coś może być fajnego. Mogą być zombiaki. Fajne. Oczywiście nie mam miejsca w ogóle. Muszę iść po jakieś spodnie albo co? O, wilki. O, jest jakiś gnat. Niepotrzebna mi jest ta. A masz scrap metal? Chyba mam. To możesz wyrzucić w sumie. Czekaj. Bo to jest na przykład, że jak bazę budujesz sobie, to ściany w bazie możesz zrobić. Flare mam, mapę. Więc teraz to się nie opłaca tego mieć. Jak masz powiedzmy 3 osoby ekipę, to wtedy możesz to zbierać. Znaczy co, flare? Nie, metal, scrap metal. Aha. Nie, nie masz skrapeta. No widzę właśnie. Masz ten Weapon Repair Kit, to możesz sobie to chyba prawym przyciskiem i możesz sobie broń naprawić. Wiem. Kolejny telewizor na ziemi. No i to jeszcze pisze centralnie Sony. Ludzie nic innego nie kupowali, tylko Sony. Da się tędy jakoś przejść inaczej? Nie. Zaraz ci powiem. Co naokoło? Aha, bo ty byłeś koło tych płotów, nie widziałeś jak wyjść, tak? No. Bo tam na wrogu miałeś tak, że mogłeś przeskoczyć od górki. Uuu, co to za snajperka? 308 hunting, coś tam. 308. Chyba masz nawet naboje do tego. Chyba tak.
To grubo. Flashlight. Flashlight mi jest niepotrzebny. W ogóle. Nie, nie mam do tego naboi chyba. To masz 380. A to 308 chyba. To nic. Może gdzieś się znajdzie. Na szybkości. Potem można zrobić sobie coś takiego, że na przykład powiedzmy jak masz batal, to chyba w każdym miejscu takie coś, że nie wiem jak ci to wytłumaczyć, ale możesz tam na przykład naboje właśnie przerabiać, nie? Aha, taki ten stół taki do... No, tak. Gdyśmy grali w Dead Island, to było stół do ulepszania napraw. I tam właśnie zazwyczaj się podchodziło do stołu i się wszystko naprawiało, nie? Ulepszało, naprawiało. O, jest ten. Jest hełm. Kurdel. I maczeta. I maczeta bez haczeta. A tu co tu jest? To jest M19. 1911. No to taki mam. Tak? Tak. Nie mam ammo do tego. O. Proszę bardzo. A ty miałeś w ogóle miejsce jeszcze w ekwipunku, bo chyba mogłeś wziąć ten mały pistolet do... Nie, nie masz miejsca. Albo do spodni mogłeś wziąć, chyba. Ale nie jestem pewien. W spodniach jeszcze mam, ale to nie będę brał tego pistoletu, bo przecież mam taki sam. Tak? Mi się wydaje, że inny. Ty masz taki cały czarny, a tamten ma taką rączkę inną. Czekaj. I inaczej się z nich strzela trochę. No 19, 11, A1. A ten? M4 chyba. Nie, 19, A1, czekaj. Tak? O, widzisz? Identyczny. No, rzeczywiście. Identyczny. Weapon Repair Kit. Proszę bardzo, jeden. Gdzie ten weapon jest? Kurde. Kurde, stanąłem na środku drogi i se naprawiam. Brawo. Właśnie tam gdzieś do jakiejś chałupy, a nie. W chałupie będziemy naprawiać. I wiesz, jak na Steamie masz rynek, nie? No. No, to tam możesz sobie nawet kupować właśnie takie skiny do H1Z1, nie? Mhm. I tam jakaś koszulka kosztuje chyba 250 euro. Co ty gadasz? Może no, ta moja? Teraz tak się zastanawiam. Nie, taka szara. Szkoda. Ta twoja to nie wiem ile, może 16 euro centów. No, ciekawe. Potem sobie zobaczę. Bo te skrzynki też można sprzedawać. Te skrzynki są po 20 chyba no. Tych centów.
No, jak nie masz klucza, no to opłaca się sprzedać, nie? No. O, widzisz? Mogę sobie torbę zrobić. Ciach. Już zawsze miejsca więcej jest. Aha. No dobra. I bandaże rób za to. Milion bandaży zrób. Czekaj, zaraz zobaczymy. Ładnie widać przez nią. A to, że nie mam naboi do niej, to jest normalnie. Ciekawe, gdzie tu mogą być naboje do niej. Idę się tam do tego warsztatu, zobaczę. Może tam w tym warsztacie coś będzie. No tam nie patrzyłem. W sumie. Czy. Powiedzieć ci, gdzie jest, leży jedna broń i naboje? Tylko No. nie wiem, czy do tej broni. Czekaj, D9. Ale to strasznie daleko od ciebie, bo ty jesteś G9, tak? Tak, jestem G9 teraz. No to troszkę daleko. Troszkę. Troszkę bardzo. No to trochę tak się nie opłaca iść. No to też nie jest tak pewne, nie? To znaczy, bo A te powiedzmy. 300? A te Lećmy. 380 do jakie Trzy. ciekawe. Też pewnie do snajperki. Ciekawe te 45 round. O, 380. No też do snajperki. Kurde. Tam są, już leżą. Najfajniej to mieć ERK-15 z nabojami. Chociaż nawet nie pełen magazynek, chociaż pół magazynku. Większość osób, co ma ERK, to ma pustą. O. Albo nie wiem, z jednym, albo dwoma nabojami. Dobra, co tu mamy za. Co tu mamy w ogóle? Tych naboi jest 26, 380. Mam 4 razy 9 mm. A tu mam 2. Jakby co, to możesz sobie przeładować ten mały pistolet i będziesz miał 3 naboje w magazynku od razu. Bo tak masz jeden nabój w magazynku i dwa w kolejnym magazynku. Już zdążyłem skorzystać z twojej porady. Ale spoko, spoko, dzięki. Ja sobie tutaj wezmę, o. Jeszcze zerzę. Kurde, no żryj. Długo żre. Skurczybyk. Pusta lodówka. Pusta lodówka. Dobra, idziemy dalej. Idziemy tyłem wychodzić. Lepiej tyłem wychodzić niż. Buty jakieś brązowe. Jakiś sandwich. Kurde, nie chcę teraz, żebyś to żar. Sandwich w śmietniku. Ty, no to jest jakieś. Sandwich. A jutro, o której planujesz zacząć grać? Nie wiem, ja zawsze od 20 gram. 20:30. Tak zazwyczaj. Różne gry mi się zdarza streamować. O. Zgaduję, że Arma, Battlefield, DayZ. Arma, Battlefieldy, trójka, czwórka. DayZ. Teraz
Guild Wars 2. Ostatnio nawet. WoWa na prywacie. Gdzieś tutaj wlazł jeleń do środka. WoWa na prywatnym serwerze gramy. Różne. Naprawdę różne. Rozpiętość normalnie, wachlarz gier do grania jest. A w coś MOBA gracie? MOBA jakąś grę? Nie. Nie lubię MOBA. Znaczy, nie, tam znajomi grają, nie? To znaczy, ja też właśnie nie lubię MOBA, ale 13 października ubiegłego roku powstała gra Shards of War i właśnie ona mi się tak spodobała, bo to jest coś innego niż LOL, albo nie wiem, tam inna gra, właśnie MOBA. Teraz mam z Blizzarda dostałem Heroes of the Storm chyba trzy klucze chyba dostałem, żeby znajomych, wiesz, żeby znajomych zaprosić. Z jednej strony to wiesz, chciałem sobie takie coś pograć, bo praktycznie nigdy w takie coś nie grałem. Ja kilka razy tam zacząłem grać w tego LoL'a, ale to takie było, wiesz. No LOL właśnie trochę głupi jest moim zdaniem. Zero ogarnięcia, no bo wiadomo, tam trzeba ogarnywać w sumie. No. Właśnie z LOL'a większość osób się przerzuca na to Shard of War. Muszę zobaczyć. A co to jest, prostsze czy nie wiem? No, co jest tam fajniejszego? Prostsze. Co jest tam fajniejszego, o? No wszystko wygląda jakby to... W LoL-u, jak rozpoczynasz rundę, musisz kupować sobie arrow i takie tam inne rzeczy, nie? No. No, a tam od razu, to znaczy nie od razu, tylko tam robisz sobie takie przedmioty i potem możesz, na przykład tam drużynowy level jest, jak masz pierwszy drużynowy level, dostajesz sobie jeden item, potem na którymś kolejnym levelu dostajesz kolejny item, nie? Czyli cała drużyna pracuje na level. Tak. Ciekawe. Oprócz tego masz swój osobisty, tylko że w grze tego levelu nie ma, tylko na przykład masz powiedzmy 10 level, to możesz sobie ulepszać te itemki, nie? O. Byś musiał sobie obejrzeć. Bym musiał sobie zobaczyć. Znowu raperki. I tam teraz akurat organizują tam co niedzielę taki turniej, tam nie wiem, ileś tam 300 euro na przykład za pierwsze miejsce jest. Co niedzielę po obiedzie. Fajnie. No może tak powiedzieć, bo o 14:30 chyba. Ty dalej na tej stacji? No. Musi być ten. Musi być exploring pełną gębą. Muszę wszystko tutaj zobaczyć, sprawdzić. Nie, no żartuję, już wychodzę stamtąd. O, a to? Kurde, no wszędzie jest to 19:11. Nie wiem, o co to, come on. Wyłażę stąd i idę. I gdzie mi teraz polecasz iść od tej stacji? No sam nie wiem. Nie wiem, czy w tamtą stronę gdzieś się udać? O! Możesz sobie otworzyć mapę i zobaczyć do takiego trochę większego, jakieś, nie wiem, małe miasteczko, kemping jest blisko ciebie tam. I nie wiem, i poszukać na przykład, teraz jesteś chyba na G9, tak? I na przykład poszukać G8 i będziesz wiedział, w którą stronę musisz się kierować. Jestem na G9, tak. Jestem G9, czyli jestem tu. Widzisz te takie ogromne linie z prądem? No. To chyba jak pójdziesz w jakąś tą stronę, to dojdziesz na to D9. Chyba. D9. A z D9 byś mógł sobie iść tak jakby, można powiedzieć, do góry na mapę i tam jest Pleasant Valley. O tej godzinie to mało osób powinno być, ale jeżeli ktoś będzie, to cię od razu zabije. To jestem tak jakby tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu i gdybym szedł, czekaj, w tą stronę chyba musiałbym iść przez mostek na to G9. I powiem ci tylko, że
Musisz iść wzdłuż tych takiej wielkiej linii z prądem, to tam dojdziesz na D9, tylko nie wiem w którą stronę. W tą stronę mi się wydaje, że tam jest to jezioro. Więc jeśli tam jest jezioro, czyli to musimy iść w tą stronę. Dobra, nie będę się bawił. Idziemy. Idziemy. Łuk. Łuk Tu siedem. postawiam sobie kamery na trzecią osobę. Właśnie. Przydałoby się jakieś do tej snajperki ten. Amo. Mam w kij amo, ale nie do tego co trzeba. Mam taką. O, niedźwiedź. Mam taką cichą nadzieję. Ty i tu leci, no co za skurczy byk. Siedź tam niedźwiedziu w tym. W krzaczurach. O, jest ta, jest antena. Widzę tą przesyłową. No, chyba w dobrą stronę mi się wydaje, że idziesz. Bo też chyba byłem kiedyś na tej pozycji. O, ktoś jest na Twitchu. No. Szympek, szympek. Po pierwsze to cześć. I dzięki wielkie. Albo nie, nie dziękuję, bo nie wiadomo, co się może stać. Ale jak coś, to zapraszamy częściej, o. Miłej gry. Nic, będziemy próbować, będziemy grali, będziemy ogarnywać. Zobaczymy, może się wyrobimy. Może jakoś będziemy grać. No tam w Battle Royale, tam przy tej antenie była jazda dzisiaj. Bo tam się schodził ten punkt. Co to było? O, w dobrą stronę idziesz, bo jesteś F9. Wilk. No, szybek ma być darmowy, ale wczesny dostęp jest płatny. Tak, ta gra ma być darmowa. I z jednej strony fajnie. Scrap metale mi są niepotrzebne. Ta gra ma być darmowa. Na początku też tak się ten. O, jakieś auto. No wsiadaj, gościu. No, nic nie ma. Ha! To sobie pojeździliśmy. O, tu auto w powietrzu. No. O, jest plecak. Tysiączka. Super. Żeby ty wiedział, że tu auto jest. Z jednej strony nie wiadomo, kiedy ma być ta gra, no, darmowa. O, plecak masz, z tego co widzę. No. No mówię, tysiączkę. Bo ten zwykły taki, co sobie zrobisz z tych podartych skrawków, to masz 500. Aha. To sobie mogę tych nazbierać jagódek. Ten militarny plecak jest chyba największy, mi się wydaje. Tak? No, czekaj, nie wiem, chyba czy... tam 2000 ma. Podobny jakiś jest, co ma 2200, ale go nie widziałem jeszcze. Jest jakaś ta pochodnia na dole. Ktoś tu był. Ktoś tu był. Ciekawe. Potem taką trochę. No. Taką tro no, albo nie, czekaj. Jakbyś miał samochód, to byś mógł pojechać na G5, nie? I na G5 tam masz taki
jakby to powiedzieć, pod mostem, tak po schodach schodzisz i tam masz taki, nie wiem jak to powiedzieć, taką halę i tam jest właśnie dużo granatów, flashbanków O i kurde. tych właśnie militarnych plecaków. O wilki. No, to można by się pobawić. Szympek, masz rację, wiesz, naprawdę masz rację, bo teraz jest sporo cheaterów. Oni się tutaj chwalą, że ile to ludzi nie zbanowali w ogóle. Ale z tego, co czytałem, to oni ludzi zbanowali na daną postać. A gość normalnie mógł sobie zrobić drugą postać i normalnie mógł się zalogować. No na IP powinien banować. No właśnie, albo powinni na IP, albo powinni na IP banować. Nie, najlepiej mi się wydaje, chyba na IP by było. Chociaż, no, jak ktoś ma zmienne, to też. Jak ktoś ma dynamicznie przydzielane IP, no to se może. No powiedzmy ban by był na IP, ale na przykład kontrolowany jest potem to IP. To już na przykład ban jest, nie wiem, na tydzień i potem jak gra po tym tygodniu, to już Ale kontrolowany, nie? wiesz, Sprawdzany. co by było jeszcze lepsze? Co? Jeszcze lepsze by było to, że gra jest na klucz i dać bana na dany klucz. No w sumie racja. Bo teraz W jak. sensie, że można powiedzieć na Steama, tak? Tak. Albo na Steamie na przykład, na konto na Steamie. To by mi się wydawało było O, najlepsze. chyba wiem, gdzie jesteś, bo ty jesteś teraz Pod dokładnie, mostem jestem. przecież jesteś koło domków, czy pod mostem, to tam masz takie domki, widzisz? No po prawej stronie tam mam domki, a tu No, to mam idź jakąś jak tam, stację, to jak idź coś. tam. Możesz sobie znaleźć pustą HR-kę. Pustą. Mnie pusta mnie nie interesuje. O. Pusta mnie nie interesuje, interesuje mnie tylko. No co jest? Interesuje mnie tylko full ammo. Interesuje mnie full ammo, żeby było jak najwięcej. Jak najwięcej ammo to. Ammo No. to. O, jest ta turbina do samochodu. No to nieźle. Ile ona zajmuje? 50. Dobra, dawaj. A nóż, widelec nam się uda. Coś złożyć. Jesteś właśnie w tym miejscu, co tego mojego kumpla zabili. Ja się w tym moście skitrałem z tym kumplem drugim. Aha. No to spoko. Ale to było takie coś, on zbiera patyki, oni, no, słyszał głos samochodu, nie? I on, wiesz, odwrócony był i oni go przejechali po prostu. Ja pierdziele. I ja tak na to patrzyłem, nie? Ja do niego krzyczę, samochód, a ten Dari te patyki zbiera. Aha. Taki patyczak. Czekaj, Szympek, co piszesz? Jakie gry jeszcze streamujesz? Kurde. Wszystko, co mi wpadnie w ręce, streamuję. Nie, ogólnie wszystko, co mi wpadnie w ręce, to gram. A co mi się spodoba, to streamuję. Mówię, rozpiętość mam strasznie dużą, bo streamuję i wszystkie takie survivale, Arma 3, DayZ, Infestation, teraz to, A potem 7 Day Studio. 7 Days to Die tak samo streamowałem kiedyś. Zresztą można u mnie na kanale zobaczyć. Na YouTubie, no tam wrzucam takie fajniejsze jakieś filmiki. O kurde. Ja pierdziele. No.
O! No! I co teraz? Przydałby się jakiś nóż. To bym oskurował wilka. Nosił wilk razy kilka. Daisy, powiem ci szczerze, że się nie opłaca. Naprawdę bardzo dużo grałem w Daisy, już mam ponad 200 godzin przegranych. I powiem ci szczerze, że naprawdę to mi się bardziej podoba, bo jest bardziej, przede wszystkim jest bardziej płynniejsze. Jest bardziej takie stabilniejsze. Daisy, kurde, no, jest naprawdę bardziej rozbudowane, ale na takim etapie to naprawdę jeszcze się nie opłaca. Nie opłaca się tego kupować. No ale porównaj sobie cenę dla Polaka, nie? 20 euro, 30 euro. A, no to wiadomo. Bo ty możesz sobie wejść na ten... No mów. Polakowi zawsze wiatr w oczy. Bo ty możesz się cofać, a w sumie się nie cofaj na ten most. Tam chyba gdzieś masz właśnie jeszcze te linie z prądem, to będziesz mógł dojść do tego domku. Tak. I znowu sanówka leży na tym. Leży na podłodze. Nie ma zero poszanowania dla tego. Zero poszanowania dla sprzętu. Dropy jakieś, dropy, same dropy. Koszulki, jakieś blue t-shirty. Co to za worek jakiś? O! Co to leży? AR-15. Na co to strzela w ogóle? Wynosi to na rzadką amunicję, tyle ci powiem. To Tego czekaj. nie podnoś, bo i tak kogo spotkasz, to będzie wiedział, że jest pusta. O kurde. Antybiotyki. Nie, niech se tam będzie. Ej, czemu zombiak? Zombiak, masz już trzy strzały w głowie, jeszcze idziesz? Ej, nie chce mi oddać tych strzał. Nie wiem, o co to chodzi. Dawaj, cię z łuku tutaj walnę. Ty właśnie, a... A jeszcze tutaj... Jeszcze tutaj miałem... Miałem sobie zrobić... Miałem tutaj jakieś nitkę, żeby sobie zrobić ten... Mam tą nitkę, czy to nie w tej, nie na tym serwerze? Chyba nie na tym. Chyba nie na tym. Kurde, jakbym miał nitkę, to bym sobie zrobił inny ten. Inny łuk, bo ten jest strasznie ciężki. Aż ten, aż chodzić nie mogę. Właśnie w tej chałupie, co jest na D9, masz taki łuk, kto szybciej strzela. W sensie, że szybciej ładuje strzały, nie? Aha. Kurde, tam jakieś wilki znowu. Wilki, wilki. Dobre ten, dobrze. Tamtego fajnie wymikrowałem na tym.
pod tym mostem. Co to jest? 380. No nie! Nie, no dlaczego 380? Dlaczego? Chciałem coś innego. Sól. Do czego to jest? Aha, to są do pewnie jakichś tych opatrunków, nie? Że są można jakieś opatrunki robić czy coś, ta sól. Prawdopodobnie tak. Czekaj, zaraz wezmę to, zobaczymy. Może coś mi się uda tam skrafcić z tego. Nie chcę dropać, chcę sobie zabierać. I najśmieszniejsza rzecz, że kiedyś wlazłem, pierwszy raz jak odpaliłem w ogóle, wlazłem do jakiejś budy, nie? Wchodzę, a tam na ścianie łuk wisi. Mówię, to ładne trofeum. Mówię, ładne trofeum. Ja podchodzę, bucha, tu się da wziąć. Mówię, o kurde. Cisza, spokój, kurde. Aż za bardzo. Ja bym to w złym momencie nie wypowiedział. Dobra, do łazienki zamknąć się. O! Kurde, jakie ammo. To czego? To jest na 308, a ja mam ammo 380, tak? Tak. To nawet 14 sztuk. Kurde. Albo jest jakaś jeszcze inna snajperka, której nie wiem, albo tam musisz przerabiać. No ciekawe. Nie, ja tylko mogę dropnąć. Pas to pas. Czekaj, co tu my chciałem zrobić? Ty, coś się z tego M4 da zrobić? Co się z M4 robi? Nie, nic. Aha, mogę gun parts zrobić. Mam nadzieję, że nie zrobiłem. Nie, nie zrobiłem. Ty, to może być dobre. Z tych gun partsów coś można skrafcić. Aha, musi być użyty repair kit do naprawy. A co tu zrobię z tym? O kurde, solankę mogę zrobić. Aha, bo ty sobie tą amunicję rozmontowałeś, tak? Nie, nie rozmontowywałem nic. Ty właśnie, nie? A może myślałem. Się... Aha, nie mogę tego rozmontować. No właśnie, musisz być chyba przy tym takim jakby craftingu. Aha, no czaję. A z tych blackberry co O kurde, mogę sok zrobić. Kurde, to może być dobre. Dawaj tutaj. Sok, proszę bardzo. Pyk. Kraftuj. Elegancko. Aha, solina się nie da zrobić. Bo potrzebuję... Co tu ja potrzebuję? Jeden salt i jedna butelka. Butelkę mam. No, salt mam pakiet przecież. Nawet dwa mam. Dziwne rzeczy. Z tego już nic nie zrobię. Dobra, na razie idę. Może. Ty, może właśnie, może da się rozmontować tam coś. Tu mam tylko dwa łuki. Dwie strzały, Boże, do łuku. Te
tędy przejdę. Przejdę tędy.